Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie. W poprzednim odcinku udało nam się przygotować fajnie działkę pod to, żeby dać ją Milki i żeby sprezentować jej taki piękny prezent, żeby mogła w końcu wybudować swój własny dom. I w dzisiejszym odcinku będę chciał tą działkę jej podarować. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie, prawie codziennie. Czasami się zdarzy taki jeden dzień, gdzie tam po prostu film się nie pojawi, ale zazwyczaj są codziennie filmy o godzinie 19, więc zachęcam do subskrypcji. No a ja was witam oczywiście, tutaj jesteśmy właśnie na tej działce. Troszkę ją jeszcze powiększyłem od poprzedniego odcinka, bo ona była troszkę mniejsza. Tutaj teraz ją tak tutaj wydłużyłem. Będzie trzeba ją jeszcze troszkę chyba na bok zrobić bardziej, bo jest taka bardzo wąska. Ale to już się przygotuje później, że tak ujmę. Wiecie, nie ma pośpiechu, żeby to teraz robić i tak dalej. Ale w dzisiejszym odcinku muszę przepisać to na Milki i jej to oczywiście podarować, więc ja idę do bzyka, ponieważ on miał przygotować jakieś papiery w ogóle na to, żeby to móc przepisać na nią i tak dalej. Miał się tym wszystkim zająć i chyba się tym zajął albo się nie zajął. Halo, bzyku, witam bardzo serdecznie. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Szypson. Czemu ty masz pilot na ścianie, co to ma być? Wiesz co, bo on jest po prostu taki przywiązany do tego, żeby wiesz, że to jest taki, no specjalny, jak chcesz, taki wynalazek. Jak chcesz zmienić kanał w telewizji, musisz podejść i kliknąć tu, nie możesz go zabrać. Tak, dokładnie, rozumiem. Nie możesz mieć go w ręce, fajnie. Musisz go mieć tu, on kiedy, jest tutaj tak, kiedyś, wiesz, przyszyty do tego. Kiedyś takie były telewizory, gdzie, tak? No, a faktycznie, że nie no, było, że się nie, kiedyś nie było w pilotów, nie? Kiedyś musiałeś podejść pod telewizor i sobie kliknąć. Znaczy, wiesz, prawda, jakby, prawda. To już nie moje czasy, ale wiem, że tak kiedyś było. Prawda, no. Dobra, Szypson, wiesz co, no bo ja słyszałem tak, że ty masz, prawda, działeczka, nie? Tak. Ja szukałem tutaj papierów, no bo ja tutaj jestem naprawdę, no dosyć długo tutaj gram, dosyć długo jesteśmy tutaj, no więc przypisałem tutaj każdemu ziemię i gdzieś tutaj w tym miejscu, o tutaj w tym miejscu jest chyba jakaś książeczka, widzę. Zobacz, ta książeczka, zabrać? Weź sobie ją. Dobra, tak, działka z domem Szypsona należy do Szypsona, super. Dokładnie, dokładnie. I, słuchaj, jest to oczywiście, a widziałeś tę działkę w ogóle? No tak, wiesz, to troszeczkę, tak, tylko troszeczkę. Tutaj, było, patrz, możesz się ocenić, powiedzieć, co sądzisz na temat tej działki. No, poczekaj, co tutaj, muszę to tutaj zobaczyć. Bo to jedna z lepszych działek, moim zdaniem, fajna na wzgórzu. No dobra, dobra, aha, widzę, tutaj widzę, że już zacząłeś tutaj pewne tutaj remonty robić, jakieś takie tak, wycinanie troszkę, tak, żeby to przygotować, wiesz, taką wycinkę. Ale tutaj takie widzisz, te, są te duże drzewa, ich no. Szkoda troszkę, szkoda. Aha, no tak, no one ładnie wyglądają i też no. Wiesz co, ej, a ty w ogóle masz pozwolenie od tego, od drwali, żeby to ścinać? Wiesz co, nie interesuje mnie pozwolenie od drwali, ja jestem sam swoim drwalem, mam siekierę, jestem drwalem. Szybko, dobra, spokojnie, weź tutaj, ale musisz być tutaj ostrożny, bo wiesz, że emisja dwutlenku węgla, takie sprawy, tak. Hemoglobina, taka sytuacja, wiem o co chodzi. Nie, no dlatego mówię ci, musisz uważać z tą wycinką drzew. No dobrze, ale dobra, ale słuchaj, ale jak oceniasz działeczkę? Co byś powiedział? Powiem tak, zmieniłbyś coś? Szczerze, fajniusia, ale zaraz, bo ja nie do końca usłyszałem, bo ty chcesz tą działkę jakby dać Emilii, tak? Tak. Czy co? Tak. Aha, rozumiem, oj, to może być pewne tutaj... Musimy być w ogóle niestety... cicho, bo ona jest tam u mnie w Tosthausie, więc wiesz... To ma być jakiś prezent? Tak, to jest niespodzianka, ona ogólnie nic nie wie, że dostanie tą działkę. Mhm, i a powiedz mi, a po co w ogóle, co tutaj będzie takiego ciekawego na tej działce? No na dom, bo ona nie ma domu, nie? Ona aktualnie u mnie na chacie mieszka. Jo, widziałem to, no, ona ma takie bardzo tam... Zostałem tak, to jest taki, to jest, ona mieszka w Watykanie. Tak, no nie jest kolorowo i w ogóle ale ty masz czas, zrozumiałeś porównanie do Watykanu? No, że Watykan, że jest w środku, tak, że jest, tak, wiem, okej, państwo w państwie, no fajne, dobrze, fajne. Dobrze, taki, no. Ale tak, no jeżeli chodzi o działkę, w porządku, ja myślę, że tutaj przestrzega tutaj wszystkich zasad tutaj Wariatkowa, wie na jaką działkę, no ale wiesz co, chciałbyś ją przepisać do Emilii, tak. Nie? Żeby ja ogólnie chciałbym zaznaczyć jej kręg, więc masz może jakieś płotki? O, no wiesz co, no mam takie płotki, nawet powiem ci szczerze, takie specjalne płotki, zależy jakich chcesz. Specjalne płotki, tak, to ja chcę specjalne tak, płotki. Na przykład taki płotek, o cyk, żebyś miał tutaj odróżnienie od innego. Super, fajnie. To jest taki interesujący. Więc słuchaj, zaznaczam działkę w takim razie, a masz ich więcej jakby co, bo tutaj to trochę... No wiesz co, mam, na szczerze, albo czekaj, zobaczę czy mam, bo muszę w sumie pójść po materiały, bo jestem w stanie to zrobić, tylko potrzebuję chwili. Dobrze, no to ja tutaj w takim razie oznaczam mniej więcej teren tej działki. Ona musi być troszkę większa, musi być. Wąska, to jest, kurczę, niefajne. Jest wąska, no właśnie bardzo wąska. To troszeczkę, powiem szczerze, może zabraknąć terenu. I ja nie wiem, jakie wielkie ty chcesz to zrobić. Ja muszę też tutaj policzyć dokładnie kratki. Wiesz, na ile to jest w ogóle działka? Na ile, to wiesz na co, ile ja w takim razie, ja robię tak. Aha, oj, dobra, ale ty, Szypson, hola, wiesz, że tutaj zaraz będzie ziemia tutaj niczyja, prawda? Tutaj będzie no. Ziemia zaraz, wiesz. Dobrze. Zaraz wejdziesz na inną mi się ziemię. Wydaje, że wiesz, tutaj przydałoby się pozbyć tego drzewa, żeby tą działkę idealnie tutaj dostroić. Masz więcej tych murków? Bo mi się skończyły no mam, prawie. Mam, oczywiście, łap tutaj zrobiłem. O, super, świetnie, dobra, świetnie. Trzy staki troszeczkę jeszcze mi zostało. No, nie, już wystarczy, aż tyle nie. Dobra, tu dobra. I patrz, no, robimy w takim razie maxa, tak. Tutaj
i teraz no, bok tutaj. Dobra, niech ci będzie, słuchaj, niech ci będzie. To jest dobra, chyba w miarę działka. W porządku działka. Tak, taką taka... działkę to ja pozwalam. Tak, 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 taką działkę, być. No to jak taka działka pozwala, jest jak najbardziej okej. Okay. To... Ja pozwalam jako tutaj główny zarządzający tutaj ziemiami na Wariackowie. Uważam, że jest to dosyć w porządku działka. Ale szczerze, jak tak teraz patrzę, ty, ja nie wiem, czy ta działka nie jest aż za duża. Ja, patrz na to. Czemu? No, w sumie... Nie, w porządku jest chyba. No tak, masz rację. W sumie tutaj zrobisz jakiś taki domek, prawda, na zewnątrz, jakaś piękna tutaj na klifie. No fajnie, znaczy, no fajnie. Ja nie zrobię, bo to nie moja działka. No tak, no Emilia. Ale no, ale no wydaje mi się, że działka jest dobrze, to w takim razie policzmy kratki. Dobra, czekaj, no robimy tak. Tak, trzeba powierzchnię, właśnie, bo to trzeba wszystko narożnika do narożnika. Jest raz, tak. 2, 3, 4, 5, 6, dobra, 7, ja... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No. 20, ja 22, aż policzę, 25, policzę 26, 26. Powierzchnię kwadratową. 34 chyba. A ja powiedziałem ile? 21? No chyba tak, dobra, no nieważne. Razy ile? Kalkulacje muszą być. 34 razy 21. Dobrze, to jest 714 metrów kwadratowych. Ojojoj, dobra, to wiesz, że czynsz będzie duży dosyć za 700 metrów kwadratowych. To nie, ja tu będę mieszkać. No. A, w sumie dobre, Szybson! Uuu, let's go! Dobra, to mi się podoba. Czekaj, ty jesteś, masz tą umowę? Musimy w tą umowę napisać. To w takim razie zmienię, ty się znasz na ile robocie. Kratek. Dobra, czyli piszemy, że to jest 21 na 34. Ile tam wyszło? 700, ile tych metrów kwadratowych? 14, 714. 714 metrów kwadratowych. Dobra, jest okej, jeszcze co? Ale jeszcze musisz jeszcze w koszty wliczyć ilość drzew, które jest na powierzchni. O, tak, właśnie, czekaj, wycinka drzew. 5 drzew. Ale nie, ale wycinka w ogóle, ile wyciąłeś tych drzew? Ty jeden gigant. Dobra, 5 drzew pod ochroną. Są pod ochroną. Pod ochroną, tak, dokładnie 12 drzew nie, wyciętych. Nie, wiesz co, zrób inaczej, zrób tak. Pod ochroną są tylko giganty, wpisz drzewa giganty pod ochroną. Dobra, 5 drzew gigant. Będzie musiała zaakceptować jedno drzewo. Tak. No i nie może ona tutaj, dobra, pięknie. 5 drzew, gigant pod ochroną. Zobacz sobie, czy wszystko w porządku. 21 na 34, 714 metrów kwadratowych, 5 drzew, gigant pod ochroną. Dobrze, podoba mi się. Wydaje mi się, że to wszystko jest w porządku. No ale czekaj, teraz tylko trzeba jeszcze jedną rzecz naliczyć, no. Bo skos ma większą powierzchnię. Oj. Nie no, Szybson, spokojnie, bo jak my się tak zapędzimy, to Emilia tutaj nie będzie się chciała wyprowadzić, tylko zostanie, wiesz, w domu. Tak, nie możemy dobrze, robić. Dobrze, to już dajmy jej. Dobra, w takim razie, słuchaj, jest tylko jeden problem. Musimy po prostu zmienić umowę, czyli tak jak tam ci pisze, że ta działka należy do Szybsona, no musi tutaj pisać, że należy do Emilii. Nie, to jest tak, ale teraz nie zmienimy tego, bo nie da się tutaj cofać. Nie da się cofnąć, o nie, dobra, ale przypał, no dobra, to trudno. Inaczej, dopiszemy. Działka przepisana. Kurczę, inaczej to trzeba zrobić. Potrzebuję dwie zgody, wiesz, Szybson, oprócz tego. Tak, potrzebuję twoją zgodę i zgodę Emilii, jeszcze pisania. Tak. Dobra, to jest tak. Działka przepisana na Milki. A ona ma nick Milkacz. No właśnie, o, to jest dobrze, żeby nie doszło do żadnego fałszerstwa. Podpis. Jest tak, musi być podpis. Właściciel. W sensie były właściciel. Były właściciel. I to jestem ja, więc ja już się od razu podpiszę. Tak, dobra. Drugie to jest urzędnik. Urzędnik. Czyli to jesteś ty w tym momencie, musisz tam się podpisać. O, jak najbardziej, oczywiście daj mi tylko ten, gdzie to jest, dobra, to jest tutaj urzędnik, czekaj, gdzie ja to widzę, urzędnik, dobra, jasne, jak najbardziej, okay, no i tam dopisz jeszcze nowy właściciel, dwukropek i poczekamy, aż ona tam, ten, nie? Tak, dobra, wszystko jest chyba w porządku, pokaż, proszę pokaż, jak bardzo. To wygląda, okej, okay, mamy bardzo, tak, nowy właściciel, źle napisać właściciel, a, trudno, jest jak jest, dobra. Dobrze, tu, super. Dwukropek, no i ona tu się... Gdzieś tam podpiszę. Dobra, no to w takim razie słuchaj. Idę jej to dać w takim razie. Mamy wszystko dobra, do pięta ja na ostatni guzik. Ja czekasz tu? Dobra, no to, tak, to będziesz, tak. Będziesz jak na odbieraniu nowego Mercedesa. Z kluczykami to w ręce ładnie. Do domu, do działki. Dobra, idę w takim razie. Dobra, słuchajcie, idziemy to dać Milki, bo zobaczymy jaka będzie jej reakcja na taki jakże mało skromny prezent, gdyż iż działka to jest jednak troszkę, no dużo, ale w sumie wiecie, należy jej się. Dobra, halo, dzień dobry, witam. O kurczę, przepraszam, przeszkodziłem w śnie. Halo?
Co mnie z tym obudzisz? No, budzę cię, bo mam dla ciebie super niespodziankę. Zapraszam za mną. Dla mnie. Czekam, kurczę, muszę kawę wypić. Nie, no chwilę. Kawę później. No kawę szybko, dobra, no tylko sobie dobra, na wino zabiorę. Dobra, no. dobra. Niech ci będzie. Dobra, jesteś, no okej, okay, super, zapraszam w takim razie, idziemy. Mam dla ciebie niespodziankę, uber fajną niespodziankę. Myślę, że ci się mega spodoba, jest uber to... Uber fajną? Uber fajna, ponieważ wiesz, no mieszkasz u mnie, nie żeby mi to jakoś przeszkadzało, bo w ogóle mi to nie przeszkadza, żeby nie było. Ale uznałem, że musisz mieć też swoje kilka metrów, a dokładnie 714 metrów kwadratowych. Więc zapraszam tutaj za mną. 714 metrów kwadratowych. Tutaj gadaliśmy o działce i to jest właśnie działka, którą mam dla ciebie w prezencie. Czemu się znowu kłania? Co to jest za niewolnik? Dzień dobry, no co, no ja tutaj witam gości, witam tutaj nową właścicielkę. Co tutaj to jest? Witam. To jest specjalny mechanizm, tutaj uwaga, tylko potrzebny jest podpis, ponieważ, Emilio, jak wiesz albo i nie wiesz, to ta działka będzie należeć do ciebie, ale niestety przed tym musisz się podpisać. Tu, masz umowę, musisz zobaczyć umowę. Proszę bardzo, nie mam tutaj żadnych, że tak działka powiem... Działka za domem Szybsona. Należy do Szybsona. Okej, okay, 5G w gigant pod ochroną. No. Dziewczyna na Milka, czy podpis był właściwie szybszą, że nie wiem. O, dobra, podpiszę. Dobra, czekajcie. Tylko, no. Czekajcie chwilę. Co jest, pani? Co to znaczy, że te drzewa są pod ochroną? Nie, gigant. Tamte możesz wyciąć, ale gigant jest pod ochroną, go nie można dotykać. Ten za dużo go nie mogę wyciąć. On jest nie do ruszenia. Niestety, trzeba dbać o zieleń. Wiesz, o co chodzi. Ale i to jest tylko tyle tej działki? No, tylko tyle? Ja, dobra, no, nie, 714 metrów kwadratowych, tylko tyle? Ja się muszę zastanowić. 714, no dokładnie, metrów. Wiesz co, Marek, on chyba tutaj... jeszcze policzy ten skos w takim razie. To za darmo? Dobra, nie, liczymy na skos, to na pewno. Okrąg, pi r kwadrat, dawaj, robimy to. No, co? A jak będę coś płacić za to, albo coś? To jest nie, co ty, Emilia, jakie płacenie, to z czym co? Na razie nie, no co ty, co, teraz nie. Na razie? Teraz nie, teraz. Liczy się od powierzchni dachu. Dokładnie, nie, no, zobaczysz, Emilia, w czasie, wszystko będzie w porządku, nie martw się. Za to jest tylko opłata klimatyczna, to nie jest dużo. Zobaczysz, podpisuj się, a ja mam dla ciebie niespodziankę roku, do której nie pożałujesz. Okej, nowy właściciel. Uwaga, wielka pomna, chwila, szpilki, podpisuję, uwaga, ale ja muszę, ja zobaczę, czy jest wszystko okej. Dobra, ty zobacz, uwaga, zobacz, czy podpisała, zobacz. Czy tu nie zostało nic zmienione, podpis, Milka, nowy właściciel, dobrze, jest podpisane, jest. Można świętować. Fajne, że te fajerwerki znikają w nicości, nie wybuchają. Dobra, to nie działa, czemu nie działa, czy wygłuchy fajerwerki, dobra, wywalony mam w ten mechanizm, nie chcę tego widzieć, dobra, mam to gdzieś. Dobrze, w takim razie, Milki, to jest dla ciebie, to jest twoja działka w tym momencie, oczywiście, możesz, oczywiście, tak jak było napisane, wyciąć te małe drzewa, no i możesz sobie tu wszystko tak naprawdę przygotować jak chcesz. O, i drabinka, super fajnie, bo w końcu po co skoczyć, jak można się wspiąć. Dobrze, w takim razie, no i co, ale jak oceniasz działeczkę? Bardzo ładna jest w sumie i ma super widok tutaj. No jasne, że super, możesz tu od boku jakoś to jeszcze zrobić, bo taka jest, tak wiesz, taka to jest póki co uklepana ziemia, ale możesz to zbić jakoś, no nieważne, w każdym razie taka twoja działka, tu możesz, prawda, sobie funkcjonować, no i tyle, no i sobie to dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, zapraszam do oponentów, z którymi dzisiaj miałem tutaj przyjemność być, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.